Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider Angel of Darkness. Ja jestem Juno. I... oj, 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 oj. Szczur. Dobra. Się wystraszyłam troszeczkę, ale to tylko dlatego, że... niestety one są na tyle małe, a sterowanie tak tutaj niewygodne, że biedna Lara... no, ma problemy z celowaniem do szczurków. W sumie ja się nie dziwię, też bym nie chciała do nich strzelać. No i cóż, jesteśmy w jakichś kanałach pod Louvrem. No cóż, sam pobyt w kanałach nie brzmi zbyt dobrze. Oj, kolejny szczur. One są na jeden strzał właściwie, ale... zaraz, tam chyba nic nie ma. To nie będę tam szła nawet, bo po co? A tutaj... o nie, to jest dość złożone miejsce, w którym ja mam zawsze jakieś głupie problemy. O, jest szczurek. Zaraz, podejdźmy do niego bliżej, żeby na przykład nie tracić amunicji głupio. Dobra, nie żyje. Biedak. Teraz pytanie, gdzie ja mam pójść? Tutaj chyba, tylko jeszcze nie teraz, bo no właśnie, wiatrak trzeba zatrzymać. I znaleźć ulepszenie Lary. Co może nie być takie najprostsze znowuż, ale jest, tu patrzę, rura jakaś. Fajnie. Ciekawe, czy któraś rura, czy w ogóle którekolwiek miejsce kiedykolwiek nie wytrzymało ciężaru Lary? Chociaż... jak tak sobie przypomnieć, to parę razy się zleciało tam z otoczeniem, ale to szczegół. Chociaż swoją drogą... Lara z tymi jej mięśniami swoje musi ważyć, więc... w sumie... w sumie może i rzeczywiście. Okej, wiatrak nam się zatrzymał. I tym samym będziemy mogli tam się przedostać. No dobrze, już czają, naprawdę czają. I tak, czy ja tam... nie, teraz chyba i tak tam nie... znaczy może... może i bym przeszła, ale nie wiem, na razie... zróbmy, co mamy zrobić. Oj. A co to za jakiś dziwny ruch, Laro? Ja chcę zejść. Dobra. Z tej wysokości tak czuję, że mogłaby mi się zabić, więc no nie wiem. No oczywiście, zamiast zjechać, to kobieta będzie tak sobie powolutku schodzić. No ale dobra, dobra. Powiedzmy, że jest po prostu ostrożna. Oj, lepiej tam nie spaść. To oznacza pewną śmierć i tyle. Tu jest drabinka. W takim razie na spokojnie. No, zrobimy z niej pożytek. I czy tu coś... czy ja to mogę podnieść? To jest kasa czy nie? Jakaś puszka. No, świetnie. Tym samym mamy ulepszenie i... idziemy. Zobaczcie, jak powietrze faluje. To nie wróży nic dobrego. Zwłaszcza w takich miejscach. Amunicja. Jakież to fajniusie. Tak, w odniesieniu do amunicji takie teksty. Dobra, co jest za tymi drzwiami? Aha. Nic. W takim razie kręćmy dźwignią, jasne. No, tym czymś. Trochę nas roboty czeka. Chyba jeszcze trzy, oprócz tego, z którym się uporałam właśnie. O, może to jest dobry moment na zapis, taki konkretny. Dobra, raz jeszcze się schylamy. Oj, podziwiamy widoki jak zwykle. Dobra.
teraz. Zaraz. Teraz, zaraz. Powinnam iść do innego zaworu. Tylko patrzę, czy to nie było już tutaj. Nie, tu jest tylko ciemność. To po co ja tu idę? Czyli jednak do kolejnego tego miejsca. Chyba, bo ja już nie wiem. Ja zaczynam się strasznie gubić, niestety. Nie, no stąd przyszłam. O co chodzi, o co chodzi? Nie lubię takiego pomieszania z poplątaniem, które właściwie sama robię, stwarzam. O, czyli tu... A, znowu się nabrałam, że to jest jakaś amunicja dla mnie. Czemu jestem taka naiwna? Oj, to jest smutne. Dobra, wiem, że to pomieszczenie nie wygląda zachęcająco. W dodatku słyszę szczura. Ja go słyszę, ale Lara chyba jeszcze nie widzi, tak? Widzą za to amunicję. Dobra. I póki kojarzę... Albo nie, w sumie najpierw... Można i tak zawór sobie przekręcić. Jak miło. Widzieć nasz postęp to jest takie... motywujące do dalszych działań, nawet takich ryzykownych. No, podnoś to. Zobaczcie, że czasami Lara zostawia takie śmieszne ślady. Na przykład jeden ślad na środku czegoś. W momencie, gdy może do czegoś podejść i coś zrobić. Takie to pomysłowe, jejku, ale nawet nie wiecie, jak się wystraszyłam, że wpadnę tam do dziury. To nie byłoby fajne. No, na górę, na górę. Nie mamy tutaj całego dnia. Oczywiście w Luwrze można by znaleźć zajęcia, nawet pewnie na więcej niż na jeden dzień, ale no, chwileczkę. My to jeszcze w kanałach jesteśmy, więc... W kanałach z takimi zajęciami to już gorzej. Zaraz tę dźwignię... wciskałam. Tam mogę się dostać. Tylko pytanie, czy... Tędy, czy ja mam tam środkiem iść? Środkowi, szczerze mówiąc, nie ufam. Aha. No dobra, czyli jednak środkiem. No to mogę sobie nie ufać, ale przejść muszę. Ojejku. A nie, dobra, ta woda nic nie robiła. Chociaż i tak jest podejrzana. Ale to taki tam szczegół. Dobra, to nam napełnia dziurę wodą, tak? Tylko akurat ta animacja to mi tyle mówi, że musimy do ostatniego zaworu się dostać. Ciekawe, czy ja tam doskoczę. Zrobimy próbę? Próba generalna. No i nie wiem, czy to najlepszy pomysł. O, udało się. To miłe ze strony gry. No, Lara. Ojej, może nie ryzykuj aż tak. Tylko właśnie na rurkę i spokojnym sposobem. Czyli takim typowo kobiecym. Co, do wody już teraz? No, chyba tak. No, nurkujemy. Lara, nurkujemy. I mam nadzieję... Znaczy, nie kojarzę, żeby tu były jakieś labirynty podwodne, ale mam nadzieję, że moja pamięć mnie nie myli, bo wiecie, z tym różnie bywa. Lara co prawda bardzo szybko tutaj pływa, ale... Lepiej jej nie przechwalić za wcześnie. I tak w ogóle podoba mi się animacja jej pływania w tej części. No dobra, już jesteśmy gdzie chciałam być. Właśnie, nawet podoba mi się to, że na powierzchni ona tak dość szybko się porusza. Nie bawi się w jakieś półśrodki i nie wiadomo co jeszcze. Ale że na co? Zaraz. Przy czym ona to mówiła? A, już widzę, dobra, bo tutaj jest linka jakaś, czy tam
coś. No właśnie, jest Linka niby. A patrzę, że ona tak niechętnie. Aha, bo w bok bardziej. No, troszeczkę perspektywa myląca, ale dobra. No, to szybko, szybko, szybko. No to patrz, Laro, żebyś teraz, gdzie trzeba, się opuściła. Dobra, cień nam trochę zasugerował, gdzie można tu sobie stanąć chyba. I ostatni zawór, tak? Ostatni? Nawet nie pamiętam już. Chyba tak. Okej. No to zapis. Taki, wiadomo. I tak, to nam dało tyle, że na tym poziomie już mamy sześciutkie zawory przekręcone. I trzeba zacząć kombinować, jakby się, no, przemieścić wyżej. Dobra, ja tak się rozglądam. Nie no, chyba po prostu można tu wrócić, chociaż zaraz. Czy ja tam doskoczę? Chociaż... No właśnie. O wiele lepszy sposób. Już chciałam z rozbiegu próbować doskoczyć, ale chyba jednak to nie byłby zbyt dobry pomysł. No i mamy rzecz, którą po prostu ubóstwiam w tej części. Zobaczcie. No... Że wpadli na coś tak genialnego, to ja aż się dziwię. Wspinaczka po takich bardziej pochyłych, no, jak to nazwać, po bardziej pochyłych, czy tam coś jest, nie, kratkach, no, wygląda tak realistycznie. Tak myślisz, Laro? Ja troszeczkę się boję. Aha, okej, okay. Nawet bez problemu by wyszło, a nie, dobra, to... Dobra. Teraz, znaczy w sumie to też było jeszcze na tym poziomie, ale teraz jeszcze jeden zawór jest o wiele, wiele wyżej z tego, co kojarzę. Znaczy no, niekoniecznie jeszcze tu i tak patrzę. Wydaje mi się też, że gdzieś nie zgarnęłam jakiejś amunicji, ale to już, nie wiem. O cholera, nie, nie, nie. Zaraz. Jakby tam się przedostać? Nie wiem, czy ona... Nie, no tak, to nie. Ojej, a to jest już wyższa szkoła jazdy, naprawdę. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mam do tamtych drzwi się przedostać. Oj. Sorry. To poniekąd jest, no właśnie, możliwe. Już się wystraszyłam w pewnym momencie przy tym skakaniu, że jednak nie, ale jak widać. Dobra, teraz tak, czy tu coś dla mnie jest? Nie. No nic, to spróbujmy otworzyć drzwi. Które w sumie nawet, o, coś tutaj mamy. Zobaczcie, jak łatwo w tej grze wszystko jest ominąć. I jesteśmy... No tak, znowu tutaj. Wiem to, Laro, tylko że wiesz, ja najpierw bym chciała się w sumie rozejrzeć po tym miejscu. No weź już. O cholera jasna. Cudownie. I jeszcze czeka mnie ten genialny skok. O, dobra. Tym razem naprawdę był lepszy. O, nie mogę zapisać? Nie mogę zapisywać otwierając drzwi, no cudownie. A w sumie to jeszcze po podniesieniu przedmiotu też warto zapisać. No wiem, wiem, tylko... Tak. Kurde, ja już tu naprawdę się zaczęłam strasznie gubić. Ten zawór ja już ten przyciskałam, przekręcałam, czy jeszcze nie? Lara, trochę nie w tę stronę. Dobra, teraz lecimy.
W ogóle sterowanie i to, że nie mogę się za bardzo porozglądać tutaj, mi wcale nie pomaga. Wydawało mi się, że te zawory były wyżej. Te dwa ostatnie. O wiele wyżej. Nie wiem, jak pierwszy raz grałam, to cały czas padałam przy nich, więc... No dobra, wody nie ma, czyli to był ostatni. Ale życie jest dziwne, wiecie? Tyle wam powiem. Nie wiem, skąd ja mogłam wcześniej tu spadać w ogóle. Znaczy, no dobra, jest tutaj trochę... Ej, 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 Lara. Nie kręć się. Nie, o nie, ona spadnie. A, cudnie. Ale jakimś cudem przeżyła. Tylko, że mi się nie chce wspinać znowu. A że zapisałam potem, no to wiadomo, co zrobię teraz. Ależ ona jest marudna. Lara! Weź sobie ze mnie, nie żartuj. Dobra, teraz liczę na to, że normalnie uda ci się wylądować na tym, tak jak trzeba. O. No. I nie wiem, z czym ona się tak wcześniej męczyła. Teraz sobie patrzę, bo tutaj jest drabinka, to dobra, to jedno. Ale... Ale jeszcze szybki taki rzut okiem tutaj. Nie no, nic nie opuszczam. Dobra, to możemy... Chyba podniosłam. Już się zagadałam prawdopodobnie i nawet nie kojarzę, kiedy ja coś tam podnosiłam, a kiedy nie. Dobra, to już nie przedłużamy, a idziemy dalej. Bo czeka nas naprawdę coś ciekawego. Miejsce, które nie należy do najłatwiejszych, ale które w sumie lubię. No, to prawda, Lara. Nie jest to zapach, który normalny człowiek chce czuć. I teraz tak, sobie patrzę... Czy na pewno tutaj nic nie było do podniesienia? To sobie sprawdzę, jak chcesz, Lara. Ja patrzę, czy na górze tam nic nie ma. Chyba nie, dobra. To spróbuję zrobić szybki zapis i czeka mnie działanie... No, naprawdę konkretne. Dobra, rób co masz zrobić. Tak, teraz będzie wybuch wielki, więc pierdzielamy. Dobra, mam nadzieję, że tutaj również się głupio nie zgubię. Ale w zasadzie wszelkie te korytarze podwodne wydają się dość... proste, bo chodzi właśnie tylko o to, żeby jak widzimy kratkę, to po prostu nie płynąć tam, gdzie jest kratka. Logiczne. No ale dobra. Teraz, jak widzicie, Lara wcześniej poczuła olej, a wiadomo, że olej w połączeniu z wodą no, daje taką ognistą wodę. Tak to sobie nazwijmy. No i musimy się dostać w miejsce, które tam sobie przysposobiliśmy. Tylko no, czeka nas seria skoków, niestety. Dobra, czy tu nic nie ma? Będę tak sprawdzać wszystko. Ciekawe, czy mogę tak górą przejść nad tym... Nad tym ogniem, mam na myśli. Oj, to byłoby fajne, ale prawdopodobnie przekombinowane. Gra pewnie nie jest aż tak łaskawa, a może jednak... Zaraz, czy ja tu coś widziałam do podniesienia? Ej, tutaj tak jakbym... Nie, wydaje mi się chyba, że ślad jakiś widzę. Dobra, Czy ja tam się nie zabiję, jak będę skakać? Nie zabiłam się. Jakież to miłe. No. Tutaj chyba nic nie ma ciekawego. Okej, takie
trochę już inne miejsce, a to w sumie jeszcze trochę możemy pograć. No i jesteśmy w takim miejscu szarym, w którym praktycznie nic nie ma, ale to już można łatwo się domyślić, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko galerii, muzeum. No, Laro, masz troszeczkę chyba nieodpowiedni strój, no ale co tam, no trzeba by się ładnie, jakoś elegancko ubrać, co? No tutaj, no oczywiście nie ma co czytać i po prostu galerie Louvru, ekran ładowania, otmi i filozofia, ale bym powiedziała. Oczywiście zapis, bo jak żeby bez zapisu iść? Ta, Laro, no to wybieraj, który zabieramy do domku w plecaczku, co? nie ten przycisk, a ja chciałam po prostu, co ja chciałam, broń może jakąś wybrać, taką, która załatwi szybko i w miarę cicho, no niechaj będzie. No, co prawda mogłabym i się skradać i próbować jakichś różnych rzeczy. Tu kolejne ładne eksponaty. Chociaż to wygląda jak jakaś klatka schodowa. A nie jak już galeria właściwa. Nie wiem, czy widzicie, o tutaj śmiga sobie to czerwone światło. Oczywiście chcemy go w miarę możliwości uniknąć. Oj, Lara! No, w zasadzie to te w miarę możliwości. W zasadzie to było o wiele łatwiejsze niż myślałam. Ja nie wiem, ono ma wyjątkowo kiepski zasięg, z tego co mi się wydaje. Jest jakieś takie troszkę upośledzone. No, to działa naprawdę świetnie, zwłaszcza na krótki zasięg. I nie wiem, czy ktoś jeszcze do mnie biegnie, czy nie. O, tutaj kolejne ryciny, czy nie wiadomo co, jakieś, nie no, nie wygląda mi to na rycinę. Tam kamera zasugerowała, że ktoś pilnuje, no bo w końcu wiadomo, takie miejsce jest konkretnie strzeżone. I tutaj mamy odpowiedź na to, dlaczego jest tak strzeżone. Zobaczcie, jak to ładnie wszystko wygląda. No i są oczywiście lasery, bo jak żeby inaczej. To jest chyba jedna z bardziej charakterystycznych rzeczy dla Tomb Raidera szósteczki. Więc no ja tu już nie będę zaczynać się z nimi zabawiać. Kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.